Zostawcie go, ja to wszystko kroję, ja to wszystko kroję, to jest moje! Tak jest! 16 Power Cubesów! Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowiuśki Star Power do Sandy, który został dopiero dzisiaj dodany do gry o godzinie 10 wraz ze zmieniającym się sklepem. Jak widzicie, w sklepie mamy dostępną ofertę specjalną Gwiezdna Moc Kojące Wiatry. Przeczytajmy, na czym polega ten Star Power. Burza piaskowa leczy teraz przyjaznych zadymiarzy, dodając im 300 punktów zdrowia na sekundę. Wow, jest to naprawdę przekozacki Star Power, więc w dzisiejszym odcinku wydamy te 169 gemów tylko po to, żeby wam zademonstrować, jak działa ten Star Power. Wydałem na tą gierkę już naprawdę sporo pieniędzy, więc chyba nic się nie stanie, jak kupię kolejny pakiet za 50 zł, czyli 170 gemów, ale wy za to zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek. Deal? Deal. A jeżeli dobijecie 15 tysięcy łapek, jak szalejemy, to szalejmy dalej, rozdam wam kartę Google Play bądź też PSC o wartości 50 zł, więc ktoś z was będzie mógł sobie kupić taki pakiecik, a warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wbicie na mojego Instagrama i pod najnowszym zdjęciem na moim Instagramie napisać biorę udział w konkursie. Kiedy przekroczycie próg 15 tysięcy łapek, na moim Insta Story oraz YouTube Story ogłoszę szczęśliwego zwycięzcę. 170 gemów trafia na moje konto, przypominam, że na wasze też może trafić, wbijcie tylko na Instagrama, link oczywiście jest w opisie. Przechodzimy do sklepu i kupujemy ofertę Kojące Wiatry. Let's go! Tak jest, moi drodzy, mamy to. No jestem mega ciekawy, jak ten Star Power zwiększy naszą przewagę grając Sandy. Jest to drugi Star Power, który możemy odblokować na tym legendarnym zadymiarzu. Pierwszy Star Power wygląda następująco. Zabójcze piaski, burza piaskowa zadaje teraz wrogom 200 punktów obrażeń na sekundę. Jeżeli uda mi się odblokować pierwszy Star Power do Sandy, oczywiście nagram dla was odcineczek i porównamy sobie dwa Star Powery, który jest lepszy. A jeżeli jest mowa o porównywaniu, to wczoraj na kanał JJK wjechał przekozacki odcinek, gdzie skonfrontowała ze sobą dwóch zadymiarzy, Sandy oraz Leona. Który okazał się z nich lepszy? Obejrzyjcie koniecznie ten odcinek, który macie przypięty w karcie oraz w opisie tego filmu. No i nie zapomnijcie zostawić suba. Moi drodzy przyjaciele, zaczynamy gierkę. Na początku starcie solo. Zobaczymy, czy ten Star Power leczy również nas, kiedy mamy załadowanego ulta, nie tylko naszych sojuszników. Dobra, kroję to. Shelly. Uciekam. Dobra, ona jest do porobienia. Skroi tego cuba. Dobra, ja skroiłem. Mam już 5. I kroję dalej. A! Sandstorm! Tak jest, leczy nas! Leczy nas, moi drodzy. Zobaczcie, plus 300. Jaka przekozacka aura. Co tu się dzieje? To teraz ja po prostu będę kozakiem na tej postaci. Będę po prostu kozakiem. Mam 10 Power Cubesów na Sandy! Yeah! Porobiłem sam całe tutaj krzaczki. Tutaj Frank coś ultuje, ale ja go pewnie zgaszę. Raz, dwa, trzy. Po 1200 ile? Au! Au! 1250 bije. Znaczy 2500, co ja gadam, 1250. Dobra, rzucam burzę. Znikam. Leczę się. Zestunował mnie, nie wierzę. Dobrze, mam leczenie? I porobiony, na szczęście. Wow! Gdyby nie to leczenie, byłoby naprawdę ciężko. Kruk, raz, dwa. No i dziękuję za uwagę. Piękny winek w wielkim stylu. Na moje konto trafia 10 puszek. A teraz sprawdźmy ten Star Power w innym trybie. Pomysł mam taki, że zagramy sobie nowiusieńki tryb. Dobra, biorę cuba. Likwidacja, gdzie musimy obijać bota. Nie mam pojęcia, jak sobie Sandy poradzi tutaj. Ta Piper leży, okej. Okay. Mój cube, bro, zapuść mnie! No i niestety, na tą planszę taktyka jest taka, nazbierać z 10 power cubesów, żeby mieć naprawdę sporo tego życia, a dopiero później wojować, szarżować i fisiować w ogóle. Dobra, Piper leży. Gdzie są power cubesy jakieś? Oh no! Nie bij mnie. Jest kolejny power cubesik. Na spokojnie musimy, moi kochani, to rozegrać. Bo bez power cubesów to ja jestem tutaj na strzała. Prawie że każdego zadymiarza. Leczę się. Dobra, uleczyłem się. Power cubes jeszcze się zrespił. Czy ktoś się po niego połakomi? Niestety nie. Kolejny power cubes. I kolejny power cubes. Jaka farma power cubesów, przecudowna. Pięknie. I Piper! Oddawaj cuba! Dziękuję. I ja co? Jeszcze sobie tutaj troszeczkę poczekam. Kolejny power cubesik. Jej! Dobra. Podnosimy. 8! Następny! Już wiecie, jak grać ten tryb. Już wiecie, jak grać ten tryb. Moi drodzy przyjaciele. Ale 58 tylko życia ma bot, więc trzeba tutaj wjeżdżać na ostro. Bomba, leży. Jeszcze przyjąłem. Ej!
Zostawcie go, ja to wszystko kroję, ja to wszystko kroję, to jest moje! Tak jest! 16 power cubesów! O to chodzi, tylko że 47% życia. Może mi się jeszcze uda to... Wiecie co? Wygrać. Leczę się. Obijam. Leczę się. Obijam. Obijam. Obijam, daję radę. Daję radę niby. Au! 8-bit mnie obija. Dobra, ja się leczę w mojej burzy. Bomba, bomba, bomba. Uciekam, cały czas uciekam, luruję sobie go. Ej! Nie róbcie mi tak! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Czekam na życie, 18 power cubesów, 9% życia. Obijam, obijam, pozabijałem ich tu wszystkich, halo. I co jest, które będzie miejsce, które będzie miejsce, Farel, leczenie. I ja to dojeżdżam, dojeżdżam, 9k, 3%, moje 4000, bo 4000 bije i... Nie, drugie miejsce pewnie będzie. Ranga 4? Co? Co tak daleko? Ej, ale to był naprawdę dobry mecz. Tylko, że no, czwarte miejsce plus 5 puszek, szkoda. Zagrajmy sobie teraz tryb duo. Przepraszam od razu was za mój głos, ale mam jeszcze troszeczkę zajechany wokal, bo jestem przeziębiony. Jeżeli jesteście również przeziębieni, no to zostawcie łapeczkę w górę. Moi drodzy, im więcej łapek w górę, tym szybciej. O, Oski Boski. Oski Boski, siema. Jak my się znamy przecież, kumplu. O lol. Nigdy bym nie powiedział, że mojego widza spotkam, nagrywając odcinek, i to tak stricte randomowo. XD. Więc zostawcie łapkę w górę. Wtedy wszyscy razem powiemy nie chorobie i spadnie na was lecznicza aura i wyzdrowiejecie. Tak mi się wydaje, że tak będzie, więc zostawcie lajka. Au, 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 au. Dobra. Tylko jakiegoś ślurpa by nam się przydało tutaj wyczaić. Ale nie widzę żadnego ślurpika. Ten kolt na 8. On być... O nie, 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 nie. Ona ma... O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Proszę mnie puścić. Proszę mnie puścić i zostawić w spokoju. Dynamite, dynamite. Bomba, bomba, bomba. Jeszcze raz. Cyk. I nie ma go. Dziękuję. Wracamy do leczenia. Ała, ała, ała. Czekaj, 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 czekaj. Zrobiłem to jak Jean. Ała, ała, ała. Poczekajmy na leczonko. Szkoda, że nie leczy po 600, jak u Leona. To było super. Mamy ślurpa, mamy ślurpa. I teraz ja tam normalnie wjeżdżam na ostro. Ta na 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 na. Jaha! Bomba, bomba, bomba! Leży Colt! Ta na 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 na. Jaha! Bomba! A, bomba! Bomba! Nie! Porobili mnie, no nie wierzę. 113 HP, no jakim prawem? Oski boski, nie leć na nią, no co ty, co, gdzie? Gościu, 4 power cubesy pcha się na Shelly, no proszę cię, boski! No! Poczekaj na mnie, jedna sekunda, jestem, zabijam to i wygrywamy jeszcze. Moje! Moje! Nie trafiłem, dobra, ale cube rozwaliłem, znaczy zabrałem wszystkie. Znikam, znikam, leczę się, znikam, dobra, padła. Welcome to the jungle. Piękny meczek, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę za te przekozackie mecze w ogóle. Dzisiaj super mi się gra. Zagrałem 3 mecze, 3 winy, każdy tryb osobno. Cudownie. Moi drodzy, tak wyglądał Star Power do Sandy. Moim zdaniem jest naprawdę przekozacki. Chyba jest lepszy od tego pierwszego, ponieważ leczy mnie oraz innych sojuszników po 300 punktów na sekundę. Wyobraźcie sobie teraz takie duo. Sandy ze Star Powerem leczniczym oraz Jean z magicznymi obłoczkami, który też przywraca życie. Jeżeli chcecie, mogę nagrać taki odcineczek na przykład z Pandą, jak mamy dwie super postacie leczące się nawzajem i robimy jakieś, nie wiem, fenomenalne winy. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz wziąć udziału w konkursie na Instagramie, gdzie możecie wygrać kartę Google Play o wartości 50 zł, czyli równowartość 170 gemów. Odwiedźcie również kanał JJ, gdzie porównywała dwie postacie, Leona oraz Sandy, który z nich okazał się lepszy. Sami sprawdźcie. A ja dziękuję już wszystkim serdecznie za uwagę. Widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się. Cześć! Live'a odpalam w piątek o 19:00. Elo!